czyli okres, chciałoby się powiedzieć, szczególny dla ludzi, szczególny zwłaszcza dla zwierząt, ponieważ zazwyczaj nie poświęcamy zwierzętom takiej wystarczającej refleksji na co dzień. Właśnie w okresie Wigilii, dzięki temu pięknemu mitowi, że zwierzęta mówią, mamy niejako taki przywilej i prawo pomyśleć troszkę nad losem zwierząt i zauważyć ich jako naszych przyjaciół. Właśnie w tąże Wigilię, w ten okres wigilijny, Tomasz Terlikowski pisze taki tekst, tytuł dokładnie, żeby nie przejęzyczyć się, zwierzęta nawet Wigilię praw nie mają. No, po przeczytaniu tego tekstu narzuciło mi się kilka uwag. I oczywiście Terlikowski to jest osoba bardzo opiniotwórcza, osoba bardzo znana. Ja oczywiście nie mogę się równać z zasięgiem jego wypowiedzi, ale jednak na tyle poruszyła mnie ta wypowiedź, że ta jego seria wypowiedzi, właściwie potem była jeszcze dyskusja ogólna na ten temat, potem była jeszcze rozmowa z Moniką Olejnik, więc na tyle poczułam się poruszona tymi wypowiedziami, że chciałam się podzielić z kilkoma właśnie uwagami na ten temat. Otóż pierwsza uwaga jest taka, że katolicy w Polsce mogą sobie właściwie gadać o zwierzętach, co tylko chcą. Mamy w Polsce jakieś prawa. Mamy ustawę o ochronie zwierząt z sierpnia 1997 roku, prawda? Która mówi o konieczności ochrony, opieki, poszanowaniu praw zwierząt, przez co rozumie się właśnie humanitarne traktowanie zwierząt. Więc mogą sobie mówić, co chcą, natomiast jeśli ktoś złamałby polskie prawo pod tym względem, czyli traktowałby zwierzęta w sposób okrutny, to po prostu powinien stanąć przed sądem. Koniec dyskusji. Wiemy oczywiście z empirii, że w Polsce fanatyczni katolicy prawa stanowionego nie chcą przestrzegać, prawda? Ja patronem takich właśnie katolików czynię Bogdana Chazana. Więc no, zaczyna się ciekawie w Polsce dziać. Oczywiście ludzie tego pokroju, odmawiając wykonywania polskiego prawa, zasłaniają się tak zwanym prawem Bożym, które oczywiście nie jest żadnym prawem Bożym, tylko po prostu subiektywną konstrukcją watykańską, którą przedstawia się jako ogólną i próbuje się narzucić wszystkim. No ale na szczęście prawo, jakie jest, takie jest, musi być przestrzegane i mam nadzieję, że w tym kierunku jakoś to nie będzie negatywnie ewoluowało, tak? Bo do tej pory ten fanatyzm katolicki uderzył w ciężarne kobiety. No, a mam nadzieję, że ten fanatyzm katolicki nie będzie uderzał również w zwierzęta. Choć myślę, że niestety ktoś o jakby takiej no, niskiej świadomości, ktoś, kto usłyszy słowa Terlikowskiego, że zwierzęta praw nie mają, a traktuje zwierzęta niezbyt dobrze, trzyma gdzieś na metrowym łańcuchu i nie troszczy się specjalnie o zwierzę, być może może pomyśleć, że no jest to w porządku, prawda? Bo przecież tak mówi Biblia, a to jest zgodne z zasadami etycznymi, więc jest to dosyć wszystko straszne. Natomiast druga uwaga jest taka, że znam osoby, które uważają się za chrześcijan, ale nie są wyznania katolickiego i te osoby poczuły się nieco urażone wypowiedziami Terlikowskiego, który próbuje podciągnąć swoją prywatną refleksję pod chrześcijaństwo w ogóle. On twierdzi, że nie możemy się zgodzić, że to, że istnieją prawa zwierząt, to jest nie do zaakceptowania przez chrześcijanina. Więc wiele osób w moim otoczeniu zaprotestowało przeciwko tej tezie. Trzeba pamiętać, że przesłanie biblijne, że to, co nazywamy chrześcijaństwem, naprawdę nie jest sprowadzalne do tego, co nazywamy katolicyzmem. Już w 100% i na pewno nie jest sprowadzalne do tego, co Tomasz Terlikowski ma w swojej świadomości i tego, co pisze. Da? Więc przesłanie biblijne nie jest sprowadzalne do tego, co moglibyśmy nazwać terlikowszczyzną, prawda? A wręcz widać coraz bardziej, jak to, co jest napisane w Biblii, to, co głosił Jezus, jest sprzeczne z tym, co mówi Terlikowski. Ja jestem filozofką. Jak można walczyć z takimi poglądami? Ja jako filozofka mogę tylko nawoływać do refleksji na ten temat. Mogę tylko prosić o pogłębione myślenie na ten temat. Prawda? Nie, wypo,
wypowiadanie zdań pochopnych i głupich, prawda? Jeśli ktoś się wypowiada, to niech ma przynajmniej coś ciekawego i mądrego do powiedzenia na jakiś temat. Więc ja, można powiedzieć w cudzysłowie, walczę tylko z słowem, z takimi osobami. I jedyne, co mogłam zrobić, to mogłam tylko jakby wyjaśnić sprawę i napisałam taki tekst. Czy zwierzęta idą do nieba? Prawa zwierząt kontra Terlikowski. W tym właśnie tekście podnoszę tą właśnie niekompetencję Terlikowskiego co do wypowiadania się na temat praw zwierząt, ale również staram się pokazać, że przekaz biblijny jest de facto w odniesieniu do zwierząt zupełnie inny niż to głosi Terlikowski, tak? To właśnie tak prowokacyjnie tam właśnie argumentuje na rzecz tego, że zwierzęta idą do nieba. Jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, to może sobie ten tekst po prostu przeczytać. Chodzi o to po prostu, żeby nie forsować takich właśnie jednoznacznych opinii w przypadku spraw, które są bardzo skomplikowane w gruncie rzeczy. Biblia to jest bardzo złożona książka, którą można różnie interpretować. I zwłaszcza nie fair jest właśnie nieczytanie Biblii w takim całościowym kontekście. Bo wyrywanie zdań z kontekstu biblijnego kończy się albo jakimś kuriozum, albo fanatyzmem, prawda? Albo jednym i drugim, jak w przypadku Terlikowskiego. Terlikowski nie zna się na tym, o czym mówię. On jest nieoczytany, chyba nie poświęcił w ogóle czasu na to, aby zainteresować się, jak w filozofii definiowane są prawa człowieka, przepraszam, prawa zwierząt. On się to kompletnie nie zna i wyplecie jakieś kompletne bzdury. Znaczy, to, co on mówi, to jest jakieś absolutne kuriozum. On na przykład, jak mówię z Moniką Olenik, zamani, by uzasadnić jego zdanie, mówi, że czy pani zna radio chomików, tak? Czy pani zna radio świnek morskich, tak? Albo jego uzasadnieniem tego, że prawa zwierząt nie istnieją, jest niby to, że zwierzęta nie ponoszą odpowiedzialności moralnej. No ale co ma piernik do wiatraka? Prawa zwierząt nie oznaczają wcale podmiotowości moralnej zwierząt. Prawa zwierząt nie oznaczają tego, że nie oznaczają na przykład prawa wyborczego dla kur albo prawa wolności religijnej dla słonia, prawda? To w ogóle nie o to chodzi. Czym są prawa zwierząt? Prawa zwierząt są obowiązkami moralnymi podmiotu moralnego, jakim jest człowiek. Prawa zwierząt są zobowiązaniem skierowanym do człowieka, aby zwierzęta w sposób humanitarny traktować. Nie traktować ich jak przedmioty, prawda? On tam uzasadniał swoje stanowisko, odwołując się do Księgi Rodzaju. Tam jest mowa o wyższości człowieka nad zwierzętami, ale właśnie jest to również bardzo jakaś taka nieprzekonująca argumentacja, ponieważ on sobie wyrywa z kontekstu biblijnego jakiś fragment i na tej bazie buduje swoje jakieś subiektywne, prawda, subiektywną wizję, prawda? Wyższość oznacza właśnie to, że musimy się o zwierzęta troszczyć. Wyższość oznacza troskę, jak należy to rozumieć. No na przykład tak jak właśnie na przykład rodzice są wyżsi od dzieci, ale właśnie z tego powodu, że są wyżsi od dzieci, są za dzieci odpowiedzialni. Ludzie są odpowiedzialni za zwierzęta, bo są wyżsi, tak? Rodzic ma obowiązek moralny wychowania dziecka, nakarmienia go, ubrania, bo jest rodzicem, bo jest kimś wyższym, bo bierze za dziecko odpowiedzialność. Podobnie, jeśli na przykład pies pogryzie jakieś dziecko, to przed sądem nie odpowiada pies, ale człowiek, ponieważ jest wyższy od zwierzęcia i bierze za zwierzę odpowiedzialność. Jesteśmy moralnie zobowiązani do tego, aby w sposób humanitarny i w sposób pełny troski dbać o zwierzęta. Prawda? To jest sedno sprawy. Jeszcze tutaj przypomnę, przeczytam słowa Jezusa. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. I można traktować tekstu biblijnego w sposób taki właśnie, powiedziałbym, chaotyczny i sobie wyrywać pewne fragmenty, które odpowiadają naszym aberracjom umysłowym, prawda? Tylko trzeba czytać Biblię w kontekście. Jeśli ktoś czyta, że ludzie są wyżsi od zwierząt, to jednocześnie musi mieć w głowie
głowie świadomość tych właśnie słów. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą, prawda? Ewangelia Łukasza. Wydaje mi się, że Wielikowski interpretuje po prostu tą wyższość jako pychę. To jest po prostu zwyczajnie pycha ludzka. W takiej filozoficznej formie to bardzo, tak można powiedzieć, wszechstronnie opisał taki niemiecki filozof Immanuel Kant, który właśnie mówił o tym w nagącie swojej etyki, że człowieczeństwo zobowiązuje. Człowieczeństwo jest zobowiązaniem, tak? Można powiedzieć, jeśli ktoś mówi o prawach zwierząt, to mówi, że to jakby to człowieczeństwo, znaczy to, że człowieczeństwo jest zobowiązaniem w stosunku do zwierząt, aby je nie krzywdzić. To naprawdę nie oznacza tego, że zwierzęta posiadają prawa wyborcze, jakieś prawa, że są podmiotami moralnymi, czy że będą odpowiadały w prawie karnym czy cywilnym. Są jakieś kompletne bzdury niezwiązane z tym, co to pojęcie znaczy. Jeśli ktoś ma jeszcze problem ze zrozumieniem, czym są prawa zwierząt, to ja już tak bardzo prosto przypominam, że istnieje w języku polskim takie określenie, coś się komuś należy, jak psu Buda. Tak? Czyli właśnie to jest właśnie istota sprawy. My jako ludzie jesteśmy zobligowani. Zwierzę, pies ma swoje prawo. Znaczy my jako ludzie mamy obowiązek, prawo zwierzęcia oznacza obowiązek człowieka. My mamy obowiązek zapewnienia zwierzęciu ochrony, a nie tego, że istnieje radio chomików bądź radio świnek morskich. Jak można w ogóle takie bzdury po prostu wypowiadać i jak można w ogóle jakby, że to znajduje jakiś rezonans w ogóle, że ktoś to publikuje, można powiedzieć, stek absolutnych bzdur. I to jest po prostu niepojęte, co się dzieje w Polsce. Można by powiedzieć, że Terlikowski prawa zwierząt zamienia na nieznajomość Biblii, pychę i rozrost własnego ego. Nie dajcie się Państwo na to nadać. A jeszcze na zakończenie tutaj chciałam wsadzić kij w mrowisko. Korcia, chodź tu, Korfusia, mój pies, soczek, ona się bardzo spodziewa. To jest mój pies, to jest moja suczka. Oj, no już, dobrze. Nie, ona jest bardzo delikatna i boi się tak. To jest moja suczka, owczarek szetlandzki. Nazywa się Kora. I chciałam właśnie powiedzieć, że wbrew Terlikowskiemu, Terlikowski musi sobie to przemyśleć, bo jego refleksja przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. On właśnie sprowokował mnie do tego, żeby tak zacząć myśleć. Otóż zaczęłam się zastanawiać, czy by właściwie, on też tam o tym pisał, czy by nie przypisać zwierzęciu statusu osoby. Oczywiście to teraz podniesie się wielki krzyk. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mówiąc, że zwierzę jest osobą, nie postuluje tożsamości ludzi i zwierząt. Tak? Jeśli ktoś mówi, że zwierzęta są osobami, to nie utożsamia ich z ludźmi, prawda? Zwierzęta są osobami, to oznaczałoby tylko tyle, że mają swoją własną osobowość. Na przykład Kora ma swoją własną osobowość. Był to piesek, który był kupiony dla naszych dzieci, dla moich dzieci. No, ale niestety właśnie nie spełnił się w roli tej swojej roli, ponieważ okazało się, że osobowość Kory nie jest, ona nie przepada za dziećmi, nie lubi dzieci i właściwie to był taki troszkę właśnie, no, dobrze powiedzieć, nie wypał, chociaż my oczywiście wszyscy Korę i moje dzieci bardzo kochają. Jest to piesek bardzo wrażliwy, bardzo delikatny, który nie lubi huku, który nie lubi krzyku, który jest taki właśnie bardzo, bardzo, bardzo taki delikatniutki, ale bardzo oddany i bardzo posłuszny pieskiem. Bardzo posłuszny pieskiem. Innymi słowy, zmierzam do tego, że nasz pies, zwierzę ma osobowość, tak? Boi się, cieszy się, odczuwa coś, śni. Zwierzęta mają swój mniej lub bardziej, oczywiście w zależności od tego, jakie to zwierzę, mniej lub bardziej rozwinięte życie wewnętrzne. Oczywiście jest to nieporównywalne z kulturą i z życiem wewnętrznym człowieka, ale nikt nie mówi, że tak jest, prawda? Wcale nie o to tutaj chodzi. Też rozmawialiśmy akurat wczoraj. Jedna z członków mojej rodziny jeździ na koniach i właśnie mu opowiadała o tym, bo spędza z nimi bardzo dużo czasu, bardzo często na cały dzień pracuje, wtedy nie zajmuje się końmi, jeździ na nich, mówi, że mają bardzo zróżnicowaną osobowość.
te poszczególne osoby, zwierzęta, ale osoby. Są konie bardziej towarzyskie, są konie bardziej właśnie takie samotnicze, są złośliwe, są bardziej przyjazne, więc można powiedzieć, one mają osobowość i to oznaczałoby, że są osobami, ale nie ludźmi. I nie należy utożsamiać zwierząt z ludźmi, ale my, jako istoty wyżej stojące nad zwierzętami, powinniśmy się o nich troszczyć i zdawać sobie sprawę, że niestety w obrębie naszego gatunku istnieją ludzie okrutni w stosunku do zwierząt i powinniśmy dbać o to, aby prawodawstwo było tak skonstruowane, aby w miarę możliwości eliminować patologie w odniesieniu do zwierząt i sami powinniśmy robić wszystko, aby upowszechniać i zmieniać świadomość człowieka w kierunku jakiegoś takiego harmonijnego życia ze zwierzętami. Nie jest prawdą, co mówi Terlikowski, że miłość do zwierząt powoduje z konieczności wegetarianizm na przykład. Myślę, że osoby, które chciałyby zachować hodowlę zwierząt w celach właśnie ich spożycia, powinny tym bardziej starać się o to, aby to były właśnie hodowle, w sposób humanitarny traktuje się zwierzęta, w sposób humanitarny się je zabija. Moim zdaniem nie pociąga to za sobą wcale konieczności wegetarianizmu, ale właśnie można powiedzieć, musimy dbać o to, aby życie danego egzemplarza było w miarę zbliżone do jego naturalnych potrzeb, aby było dobrym życiem, no tak na tyle, na ile właśnie człowiek jest w stanie mu to życie zapewnić. I z tym postulatem żegnamy się, Kora, i już kończymy i idziemy. Tak, idziemy na spacer. Na spacer? Na pole? Daj chleba, gęs, daj ciepły.